Cześć wszystkim, z tej strony Astrylia, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Vampyr. Tak, jesteśmy sobie przy łóżku, bo mnie chyba tutaj po prostu wywaliło wczytaniem gry. Fragment zwyczajnego uchwytu, tego mi brakuje, kurka wodna. Właśnie muszę patrzeć, czego mi brakuje do tych rzeczy. Niewielki fragment zwyczajnego uchwytu. A tutaj do strzelby, fragment zwyczajnego spustu. Cudownie. Aby się przydało, nic nie mogę przetworzyć, samo życie. Tak, ja bym chciała za to spojrzeć sobie... W ogóle czekajcie, bo możesz ulepszyć. Tak, fajnie, ale ja patrzę, czy mogę na przykład przeznaczyć do do sprzedaży. Fajnie by było. Aha, przedmioty związane z misjami. Dobra, w każdym razie mi chodziło... ten ma ból głowy. Mi chodziło o zaznaczenie sobie śledztwa. Ej, oczywiście, że tylko zaczęłam gadać i kicham, bo ja pamiętam właśnie, że jej śledztwo sobie tutaj oznaczyłam, więc sobie ponownie oznaczymy i lecimy w stronę Whitechapel, nie? Tak, myślę, że to chyba nas czeka w tym momencie. Status dzielnicy, poważny. Odłamek stopu aluminium. Co my tu mamy? Oficjalne ostrzeżenie zdrowotne do mieszkańców Londynu. Cisza nocna. Oficjalne ostrzeżenie zdrowotne. Cisza nocna będzie ogłaszana przez bicie dzwonów o godzinie 21. Wszyscy są zobowiązani pozostać w domach do godziny 5. Do odwołania. W całym mieście obowiązuje cisza nocna. Bezwzględnie należy nosić maskę, która zapobiega rozprzestrzenianiu infekcji. Jeżeli którykolwiek członek gospodarstwa domowego zachoruje, należy natychmiast powiadomić władzę. Zamknięte po godzinie 29 w związku z ciszą nocną. Aha, tutaj jest jakiś sklep, tak? Dobra, słyszę ja już jakieś skale warczące. To chyba jest ten tutaj, co nie? No, 18, dziki skal. No właśnie. To damy sobie siana w takim razie. Z nim akurat. Przydałoby mi się dotrzeć właśnie do tego miejsca. Znajdź miejscową kwaterę stróżów Priven. Czekajcie, wezmę sobie, o, może w ten sposób. Ała, Jezu. Ja sobie dopiero tą grę włączyłam, ej. No ludzie, no. Dajcie by mi się, ała, przyzwyczaić. Ała. Dobra, autofagia mi się przyda. Dobra. Okej, okay. To się udało. Idź sobie z tym swoim bagnetem. Ała. Dobra. Dobra, wezmę się, trochę cofnę. Właśnie. No zapraszam. Pięknie. Dobra. To się udało. Tamty jest odporny na cień, widzę, ale na to nie jest odporny. Dobra. Dobra, o. I ci zabierzemy trochę krwi. Okej. Okay. Typie, o czym my mówimy? O, dobra, autofag... Ała, typie, ty. Okej. Okay. Ała, no żeż w mordę, że jeża. To ja się chcę wyleczyć w końcu. Ała. Dobra. Dawaj, że krwi. Idealnie. O, ty mendo, ty. Dobra. Pięknie. Przy okazji właśnie uzupełniony ten zapas krwi. To mi się podoba. Okej, okay, powoli idzie coraz lepiej, co mnie bardzo cieszy. Wejrzę się wylecz właśnie, przy okazji, tak? Tam jest ten cały skal, ale szczerze przyznam, że myślę, że ja jeszcze nie jestem na niego gotowa. Chociaż mogłabym w teorii na niego naskoczyć. Natomiast tak, tam jest na 16 poziomie, 15, o mój Boże. Jak myślicie, dam sobie radę, czy nie? Tamten jest... obaj są odporni na strzelanie.
No spoko, spróbujmy w takim razie. Kurka wodna. Ukradnij raporty ze wzmiankami o szpitalu Pembroke. Kurna raz, naprawdę? Przepraszam bardzo, idzie się. Ała. O, dobra. Dobra, okej. Okay. Podziałało. Ała! Naraz, ała. Dobra, weźmiemy sobie o w ten sposób. O Jezu. Autofagią poproszę. Nie, tak. Dobra. Jej autofagia, ała. Ała. Cholera jasna. Dobra, trochę ciężko. Ała. Haha. Mendo. Dobra, okej. Okej, to się udało. Dobra. O Jezu! Ała! Jajaj! Dobra. Dobra. Okej. Ała! Typy wy! Okej, ała. Dobra, trochę mi, ała, właśnie spada wytrzymałość. Ała, kurna raz. Wymędy wy. Dobra, jeden padł był. Okej, drugi padł był. O! Kurka wodna, pokonałam was. Dobrze. Pokonałam ich i jeszcze skończyłam z pełnym życiem. To mnie cieszy. Bardzo mnie to nawet cieszy. Szczerze przyznam. Tak więc tak. Co dalej? W sumie może poszłabym na tamtego skala, kurka wodna, z 18 poziomem. Biorąc pod uwagę fakt, że udało mi się pokonać trzech typów z tak wysokim poziomem, nie? Nie no, dobra, może nie bądźmy zbyt hej do przodu, co? Dobra. Czy coś tutaj właśnie jest? Są szafki, z których mogę coś wyciągnąć. Jest tam żółtodziób Priven, czy tylko on może? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Co to tutaj jest? Tutaj przejścia nie ma? O, ciekawe. To ciekawe jest. A nie, tutaj jest przejście z tej strony, oczywiście. Że ja ślepa jestem. Za trudno by było używać oczu, moi mili. Dobra, ten żółtodziób Priven jest jakoś właśnie... A, widzicie. B poproszę. Mam w planach się do ciebie zakraść, typie. Dobra, dajże mi troszkę krwi. Ała! Ała! O! Masz jeszcze raz? Ała! Kurde raz! Dobra, dawaj mi właśnie krwi. O to w tym momencie chodzi. Dobra. Dobra, idealnie. Ojej, dobra, okej, w takim razie. Mamy tutaj jakieś rzeczy. Używany kołek stróżów Priven, zobaczmy sobie. Używany kołek stróżów Priven. Ogłuszenie, wytrzymałość, szczegóły.
Aha, mogę tylko to ulepszyć na raz, tak? 5 punktów. Nie, to nie chcę. A nie, to jest używany kołek. To jest używany kołek stróżów Priven. Szczegóły poproszę. Aha, tutaj mogę naprawdę sporo ulepszyć. Co to jest? Poręczność, jakieś zużycie energii. Ogłuszenie. Nie wiem, póki co mi pasuje to, co mam, szczerze mówiąc. Więc sobie póki co zostawię. Ale chyba mi nie zniknie ta broń, więc... Raport dotyczący Pembroke. 2 listopada od zwiadowca Louis Cadney do pan Jeffrey McCallum. Temat szpital Pembroke, inspekcja aktywność wampirów. Sir, po 2-tygodniowej obserwacji prowadzonej w szpitalu Pembroke możemy potwierdzić, że mamy do czynienia z aktywnością wampira. Po pierwsze zdobyliśmy dowody na to, że wewnątrz działa pijawka płci żeńskiej. Bestia jest cwana. Udaje chorą psychicznie pacjentkę, żeby ukryć swoją prawdziwą grzeszną naturę. Osobiście zakradłem się do szpitala i słyszałem, jak jęczała, że potrzebuje krwi, ponieważ jej ciało ulega rozkładowi. To jednak nie wszystko. Ordynatorem szpitala jest dr Swansea. Według przewodniczącej naszej grupy Amandy Tilton, która wczoraj zginęła w walce ze skalem przy kanałach, może on być członkiem Bractwa Stół Świętego Pawła. Jeśli to prawda, w Pembroke zapewnie skroi się coś większego. A jeśli to nawet gniazdo wampirów, chroniony przez tych przeklętych zdrajców ze stóły? Nie wiemy, co robić, ale niewątpliwie przydadzą nam się posiłki i ciężki sprzęt. Aha. Fajnie. Rozwój obawy Telmy... Hawkroad na temat szpiegów, tak? Telmy. Czyli jak sądzę, właśnie jest po prostu już zrobiona misja. I teraz tylko zdać raport dla Telmy. Też opcja. W gruncie rzeczy może się przebiegniemy właśnie do szpitala Pembroke, żeby pogadać z Telmą. Czemu by nie? Pojawił się ktoś nowy? Nie widzę. Co mnie cieszy ostatecznie. Więc no. Dobra, przechodzimy tu sobie. Czy tutaj się pojawił ktoś nowy? Nie powinien w gruncie rzeczy, bo gra działa tak, że jak wytępimy kogoś jednej nocy, to trzeba się przespać, żeby dopiero się pojawił ktoś nowy. Czy ja się czuję na tyle masochistyczna? Nie wiem, szczerze mówiąc. Dziki skal. Dobra, zostawmy to. Idziemy do Telmy. Dobrze. W sumie trochę mi smutno, że stwierdziłam, że nie jestem na tyle masochistyczna. Byłoby ciekawie. Tak, szpital Pembroke. Ja chcę do Telmy się przebiec właśnie. Rozwój obawy Telmy. Tylko gdzie Telma jest? Po drugiej stronie szpitala jakoś będzie, nie? Mniej więcej. O, w tym kierunku. Może być... O, tutaj jest. Dzień dobry, Telmo. Wstawaj. Daj mi pogadać ze tobą. How are you tonight? I need blood, doctor. Warm, rich, vibrant blood. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, doctor. Why are they hunting me down? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature. But they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me. But they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Rozcieńczona odżywcza krew. Ciekawe, opowiedz o wampirach. Tell me, Thelma. What do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Telma widziała, jak wampir zabija człowieka. No proszę. Here in London. Yes. And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. Możesz być w niebezpieczeństwie? Nie mam zielonego you pojęcia. You have no idea what problems your claim could cause if heard by the wrong people, Miss Howcroft. You must stop this nonsense now. Why fear the truth? Strange things live in the dark, Dr. Reed. Strange and ancient beings that were here before this island even had a name. No dobra, widzę, że tutaj chyba z nią właśnie wszystkie tematy obgadaliśmy. Mistress of the dark.
Dobra, czyli de facto z tobą, Thelma, już nic nie ma normalnie do roboty. Śledztwo zakończone sukcesem, bardzo mnie to cieszy. Chciałabym jednocześnie zobaczyć, czy ja mam inne jakieś śledztwo, które by było. Na szczęście pracy oraz brakujące składniki chyba są w stronę West Endu akurat, więc nic z tym nie zrobimy. Natomiast ja bym na szybko chciała polecieć na górę, bo ciekawi mnie, co jest z tą właśnie krwią, którą dostaliśmy od Thelmy. Zwłaszcza, że kurczę, będę sobie mogła wyskoczyć po prostu przez balkon tutaj, więc spoko. I polecieć do Whitechapel. Nie wiem, czekajcie chwilkę. A, tutaj jest rozcieńczona odżywcza krew. Nadaje się na surowice dla wampirów. A, i wszystko jasne. Dobrze wiedzieć. Dobra, w takim razie. Pędzimy już w kierunku, w którym pędzić powinniśmy, tylko właśnie mi się wydawało, że coś się zaświeciło i wydawało mi się dobrze. Tylko jestem jeszcze ciekawa, co jest z tej strony, szczerze mówiąc. Kompletnie nic, okej. Wobec tego pędzimy w stronę Whitechapel. Już. tak ostatecznie. Można powiedzieć. Whitechapel Street. Tak, Skull. Dobra, w teorii by się przydało właśnie z tym zmysłem biegać, nie byłoby to najgłupsze z mojej strony. Tylko ty tu jesteś? Trochę mi się wierzyć nie chcę. Nie chcę. O, właśnie, jest, są dwa jeszcze. Ła, wymędy wy. Dobra. Ła, o Jezu. Ła, mędo ty. Dobra. Jajaj. Ta, zauważyłam, że typ ała, do mnie biegnie z, normalnie z tym. Z kołkiem swoim. Tam bagnetem. Cholera wie. Ała, no gdzie? Ała. Ała. Ała, ała. O Jezu. Dobra. 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 Ała, typie. Ała, no kurna raz. Nie. Dobra. Idealnie. Pan coś przy sobie miał? Zostawiał? Dawaj pan coś z siebie. Był pan zbyt kłopotliwy normalnie dla mnie, żeby nic pan nie zostawił, ale najwyraźniej no nic nie zostawił. Cholernik jeden. Kłopotliwe normalnie. Dlaczego niby słabsi przeciwnicy są kurczę trudniejsi? Może dlatego, że ja jestem zbyt pewna siebie już w tych przypadkach, wiecie? Na zasadzie, że... co my tu mamy? Na zasadzie, że... co ja chciałam powiedzieć? Nie wiem. Czy mnie tu przypadkiem nie było już? No chyba byłam. Nie wiem, nieważne. W każdym razie, co ja tu mogę zrobić? Wiecie co, bo generalnie po mieście są rozsiane kryjówki i ja zdaję sobie z tego sprawę, tylko właśnie, kurczę, ja jestem zdolna, żadnej mi się nie udaje znaleźć. O! Powiedziała, jak akurat znalazła kryjówkę, nie? No, dzień dobry, odblokowano kryjówkę, no właśnie. Super.
W takim razie cieszy mnie to bardzo, że odblokowałam kryjówkę. Natomiast idziemy dalej raczej. Chodź tu, szczurek. Stone White Chapel. Thirst for blood. Thirst for blood. Dobra, nie będziemy czytać tych plakatów. Tu coś właśnie było, domek z opu aluminium, te sprawy. Dobra, idziemy powoli przed siebie. Tutaj chyba jest już wejście do Whitechapel, wydaje mi się, więc tu już powinnam być w teorii bezpieczna. W teorii, cholera. Nie, w sumie. Pyk! Dobra. No, chodź do mnie. Ła! Dobra, padł był. Jej. Akurat mi się aż tak bardzo nie przejmuje, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę fakt, że z nimi kwestia jest, ze skalami kwestia jest taka, że one mi, w sensie nie, przepraszam, one mi zabierają. Egzekutor Priven Ogień, to jest ciekawe. One mi troszeczkę blokują odładowywanie się życia, ale nie w takim stopniu, żeby było to dla mnie strasznie jakoś niesamowicie niebezpieczne. Cadet Priven, żółtodziób Priven. Jezus Maria, więcej ich matka nie miała. Cuchnie tu zepsutym mięsem, coś się czai bez wątpienia. Dobra. Roger Moore. Co? Ała! Dobra. Dobra, troszeczkę sobie właśnie ich... O! Trochę sobie też pokradniemy krwi. Dobra. Ała! Pyk. Dobra, padł był. Masz, o. Pięknie. Dawaj krwi. Ajaj. Dobrze. Przy okazji właśnie trochę uzupełniłam krwi na nim. To mnie cieszy bardzo. No tutaj to mi się ładnie udało. Ej, no tutaj to jestem z siebie dumna. No kółka wodna, muszę się przyznać. Podoba mi się to, jak mi poszło akurat tutaj. Tak więc Rogera Moore'a załatwiliśmy. Mogłabym jeszcze zejść tam do nich, ale po co? Chociaż czekajcie, od tej strony bym mogła w sumie. Bo chciałabym zaskoczyć tego typa, o tego konkretnie, z ogniem. Właśnie z tej strony. Siema. Dobrze, idealnie. Masz te, macie teraz wy. Dobra. Macie, o. Ała, kurna raz, serio. Kurde Bela, nie widzę was właśnie, panowie. To jest niedobrze. Oj, zmieniłam w międzyczasie w ogóle broń. Nawet nie zauważyłam tego. Ała, o kurka wodna. Ała.
i fajno. W takim razie coś tam mogę z niej zebrać. To się jednak opłaca. A co jest w tym kierunku? Mój Boże, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, może ja nie będę aż tak bardzo biegała dookoła. Chciałam w sumie tutaj sobie zebrać jeszcze. Coś tu jest. Fragment zwyczajnego spustu. To bardzo miło. Przyda się jednak do ulepszeń. Tutaj też jest śmietnik. O kurka, woda. Okej, ciebie się nie spodziewałam, typie. Ała! Dobra. Chodź do światła troszeczkę. Dobra. Ty weź normalnie tutaj, nie bierz z nich. Nie wzmacniaj się nimi. Typie ty. Dobra. Coś tam się udaje. Dawaj mi za krwi. Ała! Cholero! Ała, ała! Typie! Ała! No kurna raz! Dobra. Autofagia. Dobra, udało się. Walki niespokojne normalnie. Pan coś zostawił, pan coś zostawił. Rozcieńczona odżywcza krew. No i fajnie. Nie spodziewałam się typa tutaj, szczerze przyznam. Chciałam zobaczyć, co jest w tym kierunku, ale nie spodziewałam się, że znajdę wilczura. Nieźle. Mamy tutaj fragment zwyczajnego spustu. Super. Tu jest zamknięte, oczywiście. Nie z tej strony się otwiera. Smar jakiś. Dobra, wobec tego. Ponownie kontynuujemy naszą wycieczkę do Whitechapel. Najgorzej nie jest, chociaż ja sobie właśnie użyję autofagi. Tutaj czy ja dałabym radę przejść? Dałabym. A tutaj chyba muszę przejść właśnie i tędy się dociera normalnie do Whitechapel. Czekajcie, bym chciała zobaczyć, co tutaj jest. It's locked, all right. Czyli są zamknięte, dobrze wiedzieć. W takim razie... Aha, tutaj nie przejdę. Rozumiem. No dobra, w takim razie pędzimy do tych, które się otworzą z kolei, czyli tutaj. Do tej bramy. To ja, Jonathan. Czy ja weszłam już normalnie do dzielnicy? No właśnie. Is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. I w tym momencie właśnie chyba już jestem na bezpiecznym terenie, tak zwanym. Więc cieszy mnie to. Czy coś tutaj jest intrygującego? Nie myślę, że tego nie widzę, oczy mam dobre. Jakie występki, Albert. Suchniesz jak brudna latryna, to jest przykre. Chciałam zobaczyć, gdzie mi kryjówkę odblokowało. Weź ty przyśpiesz. Dobry? Are you all right? The bastard at the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Aha. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. Okay. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything, it ain't me. Może cię z kimś pomylił w takim razie. All right. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Shut off, mister.
You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not... Benjamin Palmer, Benjamin jest weteranem wojennym, tak? Krąg społeczny z Albertem Palmerem. Co to jest, jego ojciec? Ciekawe. Kurde, Bella! A ty to w ogóle na co jesteś z chory? Czekajcie, zmęczenie. A ten? Aha, stan zdrowia nieznany, ale wiem, że jest chory na coś. Fajnie. Urocze. Tutaj potrzebuję wskazówki. Osobiste pytanie? O nic go nie wypytam, rozumiem. Dobra. Tamten, jak sądzę, to jest właśnie Benjamin. Dzień dobry, panie Benjamin. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened. Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. No dobra, szukamy siostry Dorothy. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migraines. Aha. Swoją drogą chciałabym zobaczyć migrena, w związku oczywiście z mózgiem, których do czego lekarstw nie mam. Przykra sprawa. Dorothy Crane, Cadogan Bates. No, trochę was tutaj jest, panowie. Dobra, twoje życie w Londynie. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You don't have anywhere to go. No family that would welcome you. Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. And now I'm just Ben. Ben the Tramp. Jezu, to przykre. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Okej, no ładnie. Osobiste pytanie? Mogę ja coś w ogóle opowiedz o wojnie? Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the end, you see, and the boy just failed me last nerve. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar. A coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. O Jezu. To barbarzyńskie metody. It's a pity that doctors still practice such barbaric methods. It's a dishonor to our profession. Now only the pills stop me thinking about this shit. To not hear the explosions. I'm even scared of the dark these days. Benjamin, odkąd wrócił z frontu, potrzebuje lekarstw. Jezu, okropne. Nie odblokowało mi się nic nowego. Dobra. Alcohol. And a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. No dobra, ale nie, no widać, że to nie jest, no, jakiś niesamowicie zły człowiek. Dobra, w takim razie zostawiam ich póki co, bo o ile mnie w sumie interesuje, co by mieli do powiedzenia, to może nie w tym momencie. Benjamin Palmer. Dobra, tak, już przed chwilą to powiedziałeś. De facto to samo właśnie się powtarza. Są szczury. Fajnie, że są szczury, ale co w związku z tym... Dobra, mamy właśnie rodzinkę Palmerów. Gdzie rodzinka to jest... To jest bardzo luźno powiedziane. Migrena.
Dobra, porozmawiamy może z tą panią. Dzień Good dobry. Evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Szukam siostry? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. No, mamy targu, proszę pani. What kind of medicine you're selling? No właśnie, ja jednak jestem ciekawa, co to jest? Kordial, aha. Kordial wraz z listą składników zapisanych po łacinie. Części tego przedmiotu nadają się do ponownego użycia. Coś czuję, że coś by mi to dało, gdybym to kupiła. Roztwór ergo opium, aha. Coś czuję, że właśnie coś by mi to dało. O, mogę to, kurczę, sprzedać. No nareszcie coś mogę sprzedać, wow. Dobra, ale tego akurat nie chcę sprzedawać. Nie tak na Boga. O, w ten sposób. Próbki i składniki. Mogłabym trochę roztworu pod chlorynu sodu w sumie sprzedać. Tak, nie wiem, z 10. O, na przykład. I tak, ja jestem ciekawa. Jestem ciekawa, więc sobie kupię. Tak, dokładnie. Co poradzę? Jestem ciekawą osóbką, w sensie, no, zaciekawioną. Dobra, mamy ten roztwór cały. Chciałabym kryjówkę znaleźć, szczerze mówiąc, i móc rozebrać to na części. Ale w tym momencie chyba niespecjalnie dam radę to zrobić. Dobra, moi mili, w tym momencie sobie zakończymy. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, bądźcie, subskrybujcie kanał, będzie mi niezmiernie miło. I do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!